Sałatka z zielonego ogórka to propozycja na orzeźwiający, lekki dodatek do obiadu. Pasuje zarówno do mięs pieczonych czy grillowanych, ale także do ryb. Robi się niezwykle szybko, a smakuje naprawdę świetnie. Polecam do wypróbowania, a po inne przepisy zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Do miski wlewam oliwę. Dodaję ocet jabłkowy, miód, sól, świeżo mielony pieprz, wciskam też czosnek i łączę składniki sosu. Próbuję, czy sos nie jest zbyt kwaśny lub za słodki. Zielonego ogórka częściowo zostawiłam na nim skórkę, kroję na długie, cienkie paski. Robię to za pomocą obieraczki do warzyw. Do sałatki dodaję tylko tą część ogórka, gdzie nie ma nasion. Paski ogórka przekładam teraz do miski i zanurzam w sosie. Sałatkę można podać od razu, wtedy ogórek jest chrupiący, albo poczekać. Kiedy delikatnie zmięknie, też bardzo dobrze smakuje. Polecam tą szybką sałatkę, a po inne przepisy zapraszam Was na www.talerzpokus.tv.